Nim przystąpię do tego wykładu, powiem, że usłyszałam dokładnie, że wykład ma być krótki. Otóż nie wiem, czy się wywiążę z tego zadania. Dwa takie były strategie wykładów na naszym wydziale. Jedną znakomicie wcielał w życie lubiany przez nas wszystkich i kolegów, i studentów pan profesor Bogdan Błażejczak, który mawiał: zaczynam nieco później, kończę przed czasem i są wszyscy zadowoleni. Ale ja jestem wychowanką profesora Ziemblińskiego. On zawsze zaczynał za wcześnie i przeciągał wykład. Ja się wprawdzie wyzwoliłam już z jego wpływów, ale na tyle tylko, żeby za wcześnie nie rozpoczynać. Ale zrobię, co mogę. Bardzo cieszę się, że mogę wziąć udział w jubileuszu Wielkopolskich Adwokatów i dziękuję Państwu za zaproszenie. Mam świadomość tego, że to jest 100 lat pomocy wszystkim, którzy pomocy prawnej potrzebują i którzy zapewne będą jej potrzebowali wobec zalewu aktów prawnych, ich niestabilności, zawiłości, no i panującego od jakiegoś czasu chaosu prawnego. Nie potrafię poddać się jednak wyłącznie nastrojowi jubileuszowej radości, ponieważ i powinnam Państwa za to może na początek, zanim cokolwiek powiem dalej, przeprosić. Otóż wydaje mi się, że jubileusze, które obchodzimy w tym roku, w tym także jubileusz naszego uniwersytetu, no, dzieją się w okresie, który mógłby być bardziej satysfakcjonujący. Nie obchodzimy ich bowiem w czasie społecznej zgody co do podstawowych wartości, jakie powinna spajać wspólnota państwowa, a raczej w okresie bardzo ostrego o te wartości sporu. A ponieważ szukamy tych wartości w Konstytucji, to może dlatego pomyślałam sobie, że warto jest pomyśleć, powiedzieć słów kilka na temat naszych prawniczych wobec tych wartości i Konstytucji odniesień. I o tym miała być ta nasza krótka rozmowa, która, jak to w przypadku konwencji wykładu, zawsze jest jednostronna. Należę do pokolenia, które miało z Konstytucją bardzo rozmaite doświadczenia. Od Konstytucji fasadowej, którą mieć należy i więcej od niej nie trzeba oczekiwać, a zwłaszcza nie trzeba jej używać. Do Konstytucji, którą tworzyliśmy wszyscy z wielkim zapałem, której szukaliśmy i szukamy gwarancji praw jednostki, którą studiujemy, interpretujemy, powołujemy się na nią w argumentacji prawniczej i która, co jest dla mojego pokolenia niebywałym wydarzeniem, jest stosowana przez sądy. I taka prawdziwa konstytucja od pewnego czasu stała się przedmiotem ostrych sporów politycznych, debaty obywatelskiej. Jej egzemplarze pojawiły się w rękach demonstrantów, na transparentach, na murach budynków i nawet na t-shirtach. Dlatego myślę, że współczesna konstytucja jest nie tylko aktem politycznym, ale rozumiemy to już dobrze, jest normatywnym aktem, który stwarza porządek, fundament porządku prawnego. Ma wyrażać ideowe i aksjologiczne podstawy tego porządku. A skoro normatywnym, to znaczy wiążącym dla wszystkich. Oczekujemy, że jest to rodzajem umowy społecznej, która będzie wiązała wszystkich członków wspólnoty. W pośpiechu codziennej pracy, kiedy sięgamy do poszczególnych artykułów Konstytucji, nie mamy czasu pomyśleć o tym, co jest dla niej swoiste. A swoiste jest to, że jako akt normatywny ma swój bardzo lakoniczny wymiar językowy i ogromny, rozległy wymiar pozajęzykowy. Jej treść jest nader bogata, nieporównywalnie bogatsza niż innych aktów prawnych, ale jej tekst jest wyjątkowo ubogi. Zwięzły dlatego, że odsyła do rozmaitych idei politycznych i społecznych, które są założone przez ustrojodawcę. I w tekście Konstytucji są zaledwie przejawy tych idei, czasami wyrażone w sposób wyłącznie hasłowy. A hasła, jak wiadomo, mają tę właściwość, że poddają się rozmaitym interpretacjom.
I tak jest także z jednym z fundamentalnych przepisów tej Konstytucji, który wszyscy pamiętamy i powtarzamy. Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Wprowadzenie tego przepisu w 1989 roku w grudniu do starej Konstytucji z 1952 roku było wydarzeniem przełomowym. Ale czas wprowadzenia tej zmiany był poniekąd przypadkowy. I skutki, jakie zamierzano osiągnąć przez tę zmianę, nie do końca objęte świadomą refleksją. Wiedza na temat koncepcji państwa prawa, a więc ideału ustrojowego, który prawodawca wtedy wybrał, któremu dał wyraz w tekście prawnym, była dosyć ograniczona nawet w kręgach tych, którzy za tą zmianą zagłosowali, z entuzjazmem nacisnęli przyciski, podnieśli rękę. Konieczna więc stała się odpowiedź na pytanie, jaki to kształt koncepcji prawa przyjęła polska konstytucja. Wszak koncepcja ta, która wychodzi nieodmiennie od sprzeciwu wobec arbitralnych działań władzy publicznej, kształtowała się w bardzo długim historycznym rozwoju, reagując coraz to nowymi ideami, coraz to nowymi rozwiązaniami instytucjonalnymi i praktykami ustrojowymi, mającymi tej arbitralności przeciwdziałać. Polska praktyka ustrojowa na to pytanie, jaką koncepcję wybraliśmy, udzieliła odpowiedzi. Przyjęła mianowicie, że jest to utrwalana z połowy XX wieku koncepcja demokracji konstytucyjnej, wyrażająca ideę rządów ograniczonych. Oto bowiem parlament i jego każdorazowa większość mają być podporządkowane konstytucji. Istnieć ma gwarancja szerokiego katalogu wolności i praw jednostki. Nad przestrzeganiem postanowień Konstytucji czuwać mają niezawisłe sądy, oddzielone od władzy ustawodawczej i wykonawczej, ale wyposażone w kompetencje eliminowania niekonstytucyjnych regulacji prawnych. Oprócz tego jeszcze ta Konstytucja zakłada możliwość zmiany, także uchwalenia nowej Konstytucji. Wymaga to wszakże stosownej większości i respektowania bardzo skomplikowanych procedur. A ponieważ jesteśmy w Unii Europejskiej, to także pewnych standardów międzynarodowych. Chodzi nie o to, żeby zmiana nie była możliwa, ale o to, żeby zmiana, która się ma dokonać, nie wstrząsała państwem, dokonywała się bezpiecznie, bez niszczenia jego instytucji. Ogólna, jak się wydawałoby, zgoda co do przyjętej przez ustrojodawcę koncepcji rządów prawa, pozwalała przez jakiś czas dość harmonijnie przekształcać polski system prawny w porządek konstytucyjnego państwa. I to przekształcać metodami, które zrazu wydawały się niewyobrażalne. Przyjęto, że oto państwo prawa ma być budowane wedle twardych reguł państwa prawnego, a te przecież, jak wiemy, ograniczają władzę i wydłużają proces każdej zmiany. Ale zasada miała być też pewną demonstracją, mianowicie legitymizacją, że teraz oto, po latach autorytarnej władzy, państwo naprawdę działać będzie inaczej. Mimo tej 30-letniej praktyki, w ciągu kilkunastu miesięcy doszło do zakwestionowania przyjętego założenia ustrojowego. Okazało się, że wokół podstawowych zasad konstytucji i ich wartości brak jest konsensusu, który wcześniej pozwolił na harmonijne działanie wszystkim aktorom sceny politycznej. W przestrzeni publicznej pojawiło się twierdzenie o następującej treści, wyrażone ustami jednego z wybitnych polskich filozofów prawa. Cytuję. W konstrukcji demokratycznego państwa prawnego, którym jest Polska, zasada demokracji ma prymat nad abstrakcyjnym porządkiem prawnym. Nie. Chcemy, by miała prymat. Będziemy walczyć, by miała prymat. Ma prymat nad porządkiem prawnym. Ta sama teza pojawiła się przecież w debacie parlamentarnej. Wróciliśmy przeto do sprawy nie nowej, do sporów obecnych w polskiej myśli, w europejskiej myśli politycznej i wydawać się mogło, że już przecież kiedyś rozstrzygniętych. Ponowiliśmy pytanie o relacje demokracji i prawa. Na to pytanie w historii idei udzielano dwóch różnych odpowiedzi. Według jednej z tych odpowiedzi suweren lub jego w rzetelnych wyborach wybrani reprezentanci są upoważnieni, żeby podjąć każdą decyzję. Wybitny brytyjski myśliciel Jeremy Bentham
wyraził to stanowisko następującymi słowami, cytuję. Najwyższa legislatura jest wszechwładna. Dla jej władzy nie masz żadnych granic. Koniec cytatu. Dodać bym mogła, kontrolowana być może jedynie przez wyborców mających prawo do jej odwołania. Wedle drugiej odpowiedzi na to pytanie, demokracja reprezentowana przez władzę ustawodawczą jest ograniczona konstytucją. Ich decyzje są podejmowane demokratycznie, ale w granicach zakreślonych tą najwyższą z ustaw. W gruncie więc rzeczy spór sprowadza się do tego, do jednego z dwóch stanowisk, że oto naród może wszystko, albo że naród jest w swoich wyborach jednak ograniczony. Zwolennicy tego pierwszego stanowiska coraz bardziej stanowczo twierdzą i znowu cytuję, aktom normatywnym Sejmu przysługuje pozycja szczególna w systemie kontroli konstytucyjności. Jest konstytucyjnym obowiązkiem Trybunału interpretowanie ustaw i regulaminu Sejmu w zgodzie z wolą Sejmu. W sytuacji, gdy Trybunał nie respektuje woli Sejmu co do tego, jak należy interpretować jego akty normatywne, to narusza prawo. I Sejm oraz podporządkowane mu organy mogą odmówić implementacji orzeczeń Trybunału. Koniec cytatu. Spór więc ma, jak zauważyłam, charakter fundamentalny, a zasada konstytucjonalizmu jest w nim wyraźnie zakwestionowana. Odpowiedź na pytanie, za którą koncepcją opowiemy się jako wspólnota państwowa? Czy za koncepcją niekwestionowanej do niedawna idei państwa demokracji konstytucyjnej? Czy za koncepcją państwa republikańskiego, kierującego się ideą zwierzchnictwa narodu? Ta odpowiedź powinna paść w otwartej debacie publicznej, a poprzedzić ją powinno przybliżenie obu tych idei tak, aby dokonujący wyboru obywatele byli świadomi, jakiego wyboru dokonują. Przyznać trzeba uczciwie, że żadna z tych koncepcji nie została poddana porządnej debacie publicznej. To niewątpliwie świadczy i o brakach naszej kultury politycznej i społecznej komunikacji. Niewątpliwe jest jednak, że my prawnicy wypowiadamy się w tego rodzaju sporach jako mający wolny wybór obywatele. Ten spór ma bowiem charakter polityczny. Toczy się o ideę, o sposób rządzenia państwa. A biorący w nim udział obywatele, także obywatele prawnicy, działają metodami przyjętymi w debacie publicznej. Edukują, zjednują, wyjaśniają, argumentują. Krótko mówiąc, zjednują czy pozyskują dla idei ustrojowych, które uważają jako obywatele za słuszne. Gdy jednak dochodzi do sytuacji, gdy jakaś wersja urządzenia państwa jest już założona w obowiązującej konstytucji, trzeba wybrać metodę realizowania nowego programu politycznego. I wtedy czas na głos prawników. Zwykłą, przewidzianą w takich sytuacjach metodą, przepraszam, że to banalne powtórzę, jest zmiana konstytucji, dokonana zgodnie z regułami przewidzianymi w systemie. Wtedy zmiana jest legalna, legitymizuje przebudowę całego porządku prawnego, niezależnie od tego, czy przez niektórych jest przyjmowana sceptycznie, czy też przyjmowana jest ze społecznym, powszechnym entuzjazmem. Każda inna zmiana jest zamachem na fundament konstytucji i może przybrać również charakter zmiany rewolucyjnej, to znaczy być dokonana z otwartym odrzuceniem dotychczasowego porządku prawnego. Zmiana rewolucyjna dokonuje się zwykle albo siłą, albo za zgodą społeczeństwa i instytucji państwowych i okazuje się wtedy skuteczna. Jej legitymizacja nie będzie wtedy wprawdzie legalną legitymizacją, ale w tym drugim zwłaszcza przypadku będzie usprawiedliwiona społecznym przyzwoleniem wyrażanym pięknym hasłem lud tak chce. Filozofia prawa zresztą gotowa jest także dostarczać rozmaitych uzasadnień w takim konkretnym przypadku. Przypomnijmy sobie, kelsenowska norma podstawowa poczeka, czy system efektywny ostanie się i wtedy go wylegitymizuje, nakazując jemu się podporządkować. Ale rzecz jasna, argumentacja odwołująca się do Hansa Kelsena nie ma daru społecznego przekonywania, a mało tego może być uznana za cyniczną.
I dlatego twórcy takiej zmiany szukają zawsze argumentów, które mogłyby tę zmianę wylegitymizować prawnie. Jeśli metody realizowania nowych idei, nowego programu politycznego nie znajdują umocowania w Konstytucji, nieuchronnie następują wtedy akty instrumentalizacji politycznej prawa. Wiemy wszyscy, że prawo ma tę swoją specjalną predyspozycję, właściwość bycia środkiem osiągania określonych stanów rzeczy. Kiedy używamy go, tworząc nową ustawę, interpretując ją czy stosując, instrumentalizujemy prawo. Ale tak długo, dopóki czynimy to w imię tych wartości, które są zakorzenione w Konstytucji, instrumentalizacja nie ma charakteru nagannego. Wtedy natomiast, kiedy dla naszego działania brak konstytucyjnego oparcia, instrumentalizujemy prawo polityczne. I pierwszą ofiarą takiej instrumentalizacji pada obowiązująca konstytucja. Jej niezmieniony tekst zostaje odczytany na nowo, wyłożony zupełnie inaczej niż dotąd i w ten sposób zrewidowany. Dalsze kroki są już proste. Nowo odczytana konstytucja dostarczy przesłanek dla nowej legislacji i dla nowej interpretacji zastanych już aktów prawnych. Wobec każdego z tych trzech zarysowanych krótko przeze mnie sposobów zmiany politycznej, prawnik zająć musi stanowisko jako prawnik właśnie. Przy tym często rozwiązać musi swoje osobiste dylematy obywatelskie. W przypadku zmiany politycznej dokonywanej w formie zmiany konstytucyjnej problem, czyli dylemat prawniczy nie istnieje. Zmiana dokonana jest legalnie. Może natomiast pojawić się dylemat obywatelski, bo nie takiej zmiany politycznej oczekiwaliśmy. W przypadku zmiany określanej jako rewolucyjna, jej zaakceptowanie przez prawnika oznacza, że zmienia swoją społeczną rolę i staje się bojownikiem sprawy politycznej, dokonywanej metodą, której legalnie się wylegitymizować nie da, choć można szukać innych form legitymizacji. Zresztą legalnie jej legitymizować nie próbuje. Natomiast najbardziej złożony jest przypadek trzeci, kiedy zmiana polityczna dokonywana jest przez akty polityczne instrumentalizacji prawa. Obranie tej metody oznacza, że prawnik porzuca swoją społeczną rolę obrońcy prawa, a swoje umiejętności argumentacyjne i interpretacyjne oddaje na usługi politycznej zmiany. Koszty takiego postępowania są co najmniej dwojakie. Czyni się z prawa środek osiągania bieżących celów politycznych, a używając go dla pozoru, niszczy się jego autorytet i jego zdolność rozwiązywania spraw społecznych opartą na zaufaniu przecież, że zawsze, teraz i w przyszłości będzie wykorzystywane w dobrej wierze. Jest jeszcze jeden koszt tego postępowania. Otóż jeżeli uczestnicy całego tego procesu zmiany nie będą działali jednolicie, jedni będą orędownikami zmiany i będą ją wprowadzali w życie, a drudzy będą trwali uparcie na gruncie konstytucji interpretowanej tak jak do tej pory, nastąpi dysfunkcja prawa. A efektem dysfunkcji prawa jest chaos prawny, kosztowny dla każdej władzy. I tej, która trwa uparcie na swoim starym stanowisku i tej, która zamierza wprowadzić zmiany polityczne. Mając więc wybór jako obywatele, wydaje się, że nie mamy wyboru jako prawnicy, jeśli nie chcemy zrezygnować ze swojej społecznej roli strażników stojących po stronie Konstytucji. Prawo jest dziełem zbiorowego wysiłku. Nie można go utożsamiać ze zbiorem ustanowionych aktów normatywnych. A zatem nie jest ono konstruowane wyłącznie przez tego, kogo nazywamy prawodawcą. Komunikat w postaci tekstu prawnego, którego autorem jest władza prawodawcza, jest bardzo ważnym, ale surowcem, z którego za pomocą trudnych zabiegów egzegezy pozyskuje się normy prawne, które wyznaczają nasze zachowania i nasze sytuacje prawne. W procesie tym, co oczywiste, biorą udział rozmaite czynniki. Interpretator tekstu prawnego na pierwszym miejscu, z całym instrumentarium wytworzonym przez kulturę prawną i utrwalonym w kulturze prawnej.
Bo wykładnia to nie jest to, co prawnik czyni z tekstem prawnym, albo powiedzieć można wyczynia z tekstem prawnym. To jest to, co robi z tekstem prawnym, posługując się przyjętymi w kulturze regułami interpretacji. Te reguły zaś tworzy zarówno nauka prawa, jak i orzecznictwo, zwłaszcza najwyższych sądów. Każdy więc z tych podmiotów ma wpływ, choć w różnym stopniu, na kształt prawa. Prawodawca, interpretator, twórca wpływowej doktryny prawniczej. Działalność każdego z tych podmiotów jest celowa, bo zmierza do osiągnięcia określonego rezultatu. Każdy więc może swoim działaniem utwierdzać autorytet prawa albo dokonywać aktów jego destrukcji. Najbardziej na tę pokusę narażony jest prawodawca, ale nie jest od niej wolny interpretujący tekst prawny, adwokat, prokurator czy sędzia, a także akademicka doktryna zdolna dostarczać dworskich ekspertyz. Każdy więc prawnik, co z naciskiem podkreślam, bo nie ułatwiajmy sobie sytuacji, nawet jak jest jubileusz, jest odpowiedzialny za prawo i za jego wielkość, i za jego małość. To trzeba wiedzieć i brać pod uwagę, wybierając postawę wobec zarysowanych tutaj możliwych zachowań wobec zmiany politycznej. Każdy prawnik jest odpowiedzialny, była o tym dzisiaj bardzo pięknie mowa, za tę jedną, jedyną decyzję, którą w danym momencie podejmuje, ale także za sprawność narzędzia, które zostało użyte, żeby tę decyzję podjąć i które ma mu pomóc także i posłużyć w przyszłości. Przypomnieć może w tym miejscu trzeba bardzo piękne wskazanie Leona Petrarzyckiego, jednego obok Czesława Znamierskiego z najwybitniejszych polskich filozofów prawa. Otóż powiada Petrarzycki tak. Każde działanie z prawem, akt jego tworzenia, interpretowania i stosowania powinien być czyniony tak, by prawu przydawać autorytetu. A jeśli to niemożliwe, to przynajmniej tego autorytetu nie uszczuplać. Trzeba go strzec również dlatego, że podobnie jak instytucje państwowe, okazuje się niezbędny w godzinie ciężkiej państwowej próby. Prawnikowi może pomóc w tym dziele niezawodny sprzymierzeniec w walce o dobre prawo, jakim jest wielowiekowa kultura prawna. Kultura prawna, mam na myśli kultura europejskiego zachodu, jest rodzajem dziedzictwa wspólnoty prawniczej. Zespołem normatywnych przekonań wskazujących, jakie prawo być powinno, na jakich wartościach powinno być oparte i jakim zasadom ma służyć. Należy do tego elementu kultury politycznej i prawnej także i ta zasada XVI-wieczna, tak chętnie przez nas powtarzana i taka, którą się tak bardzo lubimy szczycić. Mianowicie in Polonia rex est lex. W Polsce królem jest prawo. Kultura prawna spełnia funkcje naprawcze wobec błędów prawodawcy i funkcję wzorca, wedle którego oceniać możemy i krytykować akty tworzenia i stosowania prawa. Ma tę właściwość, że jest odporniejsza niż samo prawo, niż jego instytucje na destrukcyjne działania władzy politycznej. Nawet więc, jeśli jest niszczona i ograniczona aktami lekceważącymi ją władzy, to jej skuteczne oddziaływanie w znacznym stopniu zależy od siły wspólnoty prawniczej, w tym także od tego, czy wspólnota ta jest zdolna przekazywać zasady kultury prawnej w procesie edukacji prawniczej i we wzorcach osobowych wybitnych prawników. Znany prawnik naszego uniwersytetu, wybitny cywilista, profesor Zbigniew Radwański, odbierając w dniu święta 3 maja z rąk prezydenta Rzeczypospolitej Order Orła Białego i mając powiedzieć kilka słów w imieniu odznaczonych, ku zdziwieniu słuchaczy nie mówił o Konstytucji 3 maja. Nazwał ją pięknym symbolem, któremu jednak nie dane było ułożyć sprawy społeczne. Radwański mówił o Komisji Edukacji Narodowej. Powiedział, że jej dzieło wzbogaciło upadającą Rzeczpospolitą w bezcenną wartość, jaką
są, no jest cała grupa świetnie wyedukowanych obywateli, potrafiących i chcących podjąć trud naprawy Rzeczypospolitej albo zaraz, albo wtedy, kiedy nadarzy się potemu sposobność. Może więc trzeba nam wysnuć z tego jakiś wniosek, zwłaszcza, że jesteśmy w uniwersytecie. Na przykład taki, że do różnych ról prawniczych, ról adwokata, sędziego, prokuratora, notariusza, powinniśmy dodać jeszcze jedną, bardzo pilnie przez nas strzeżoną rolę, mianowicie rolę strażników kultury prawnej. Pozwalam sobie wyrazić pogląd, że sukces polskiej transformacji, który wymagał nadzwyczaj trudnego przebudowania systemu prawnego, trudniejszego niż proces unifikacji w 19 roku, że sukces ten zawdzięczamy w dużym stopniu przechowaniu kultury prawnej przez pokolenie, które w zasadzie już odeszło. To pokolenie moich nauczycieli prawa. To postawa i wiedza tego pokolenia sprawiły, że stosunkowo szybko powstały i zaczęły aktywnie działać różne instytucje państwa prawa i że odżyły zasady cywilizowanego prawa. Wydawało się po kilkudziesięciu latach autorytarnych rządów i niszczenia prawa. Obyśmy i my mogli być autorami tego rodzaju sukcesu. Ale aby tak się stało, trzeba, żebyśmy wytrwale pamiętali, że jesteśmy kustoszami kultury prawnej. I naszym zadaniem jest wyposażyć w jej siłę prawniczą młodzież. My, to znaczy wszyscy, którzy uczymy prawa, i ci z uniwersytetów, i ci, którzy jako patroni przysposabiają do zawodów młodzież adwokacką, radcowską, prokuratorską. A skoro kultura prawna jest tak ważna, to proszę pozwolić mi na zakończenie, że parafrazując słowa Leszka Kołakowskiego, powiem za nim tak oto. Niech kultura prawna, jak nieustępliwy demon, siedzi na karkach wszystkich prawodawców świata. A jeśli prawdą jest to, co powiedziałam, że także my jesteśmy w jakimś stopniu tymi prawodawcami odpowiedzialnymi za prawo, to niechże siedzi na naszych karkach, przypominając nam, co prawnikowi nie uchodzi. Dziękuję bardzo.